Wyszliśmy, Paryż, tak, Paryż 2024, Bronx, Krakowski, Andrzej Mecherzyński, Wiktor. Piotr Turkut. Witamy, spinanie.pl. No i mamy piękne, znaczy mieliśmy piękne zawody. Dwubój pań, bouldering. Jania Gambrek. No prezent mam leci. Nie, no, prezent to później. Dziękuję. Jania Gambrek zrobiła sobie prezent. Ale to wiesz, trochę tak rzutem na taśmę. Ona. Tak, w sensie Jania, Słowenka. Jania. Bo rozmawialiśmy, słuchaj, o tym przecież przed startem. I pamiętasz, próbowałem się przebić z myślą, że no może ona rzeczywiście jest o dwie długości przed całą resztą, ale jednak w balderingu to jest tak, że się może łatwo noga powinąć i tutaj na tym czwartym belderze na połogu. No, zwłaszcza nogi brały właśnie, wielką rolę. No właśnie okazało się, że mniejszą niż się spodziewaliśmy, bo gdyby musiały grać tak wielką, to by jak nie zrobiła. To by nie zrobiła. Nie byłaby liderką po rundzie belderowej. Tak, rzućmy okiem na wyniki, bo one są... A z Liną to ona już jest w stanie przegrać. Tak, ona to będzie z Liną, natomiast rzućmy okiem na rezultaty. Jania Gambrek zwycięża z czterema topami. Potrzebowała na nie cztery próby, więc jej wynik 99,6. Bardzo dobry występ, solidny występ Aurélien Breton. 84,5. Nie robi slaba czwartego boulderu i to też byłeś, nawet Marcin Pszczołek był mocno zdziwiony, ponieważ po pierwsze Francuzi, może to stereotyp, ale słyną z tego, że sobie świetnie radzą na tych technicznych slabach. No a ona też wyjątkowo sobie dobrze radzi w Pucharze Świata na slabach, a tutaj pech chce, że tego slaba nie robi, ale zajmuje... To nie pech. Pech. Dobrze. Zostawmy. To kunszt naszych rudseterów tam, słuchaj, zadecydował. No i ma bardzo dobrą drugą pozycję. Bruk Rabotu, świetny występ. Trzy topy, nie robi topu na trójce. Koordynacyjnej trójce. Bardzo, bardzo dobry występ Oceanii Mackenzie, która zdobywa 3 topy i 79,6. I właściwie gdyby nie no, nawet relatywnie słaby po prostu w stosunku do większości zawodniczek, nawet chyba przynajmniej połowy stawki występ na połogu, no to tam byłby fantastyczny wynik. Dokładnie. Tylko ten połóg troszkę zabrał. Oceania potwierdza, że jej pozycja w tej szerokiej gronie faworytek jest i ma duże szanse na awans do finału. Natalia Grossman troszkę poniżej oczekiwań, no bo to specjalistka od boulderingu i też pod nieobecność bodajże w zeszłym sezonie Jani Gambrek na panelowych deskach, no ona święciła triumfy. Natomiast tutaj tylko można powiedzieć dwa baldy w tej sytuacji, 69,2. Jessica Pils, która ratuje się dwoma topami, można powiedzieć, na trójce i czwórce, bo ten jej start no, troszkę poniżej oczekiwań. No, zwłaszcza na ale tej siłowej, ty jesteś może bardzo, bardzo, bardzo jakoś wielkim, zauważyłem, kibicem Jessica Pils. A tak, jakoś tak. Szanuję ją może dlatego, że bardzo lubię jej taką. Po pierwsze, pochodzi z tej szkoły austriackiej, takiej sportowej. Mozart, Beethoven, Haydn. No też tutaj właśnie Jakob Schubert, kolega z reprezentacji, idzie tym torem właśnie takiego zawodniczego, bardzo dobrego przygotowania. Nadrabia przeważnie w prowadzeniu, no i brakowało jej trochę tych punktów. Ale tak jak wspomniałem, dwa dobre starty na trójce i czwórce wracają ją do rywalizacji. Micho Nonaka, która zwykła być, dobrze sobie radzić w boulderach, dobrze potwierdza to potem takim mocnym występem w prowadzeniu. Oczywiście nie należy do tej takiej wąskiej czołówki prowadzenia, więc jej wynik dwa topy na pierwszym i drugim boulderze, troszkę słabiej, no ale utrzymują ją w tej finałowej rozgrywce.
Jeszcze 64,4. Bardzo dobry występ Kamili Moroni, 64. No i potem już zaczynamy schodzić do zawodniczek, którym się udało zrobić właśnie dwa baldy, ale już ich występ nie był tak przekonujący. Zilu Lu z Chin, 63,6. Erin Magnis, na początku wydawało się, że Brytyjka właśnie bardzo optymistycznie startuje, potem się ten wynik jakby można powiedzieć ustabilizował. No i wracająca z dalekiej podróży Aimori, tak? No bo po zero na siłowej, może zbyt parametrycznej dla filigranowej Japonki. Nie wiem, bo tylko ona tam, wiesz, jakoś tak... Nie zapaliła. Ona jest tak bardzo nisko dziewczyną, tak, więc tak. Rzeczywiście skok na starcie i to jeszcze z półobrotem, czyli wymagający jakby dodatkowego parametru, prawda? Bo jeszcze musisz mieć tę rezerwę na obrócenie ciała, to cię skraca jakby w trakcie. Nie polecisz, prawda? No tak, ona nie doszła do sięgnięcia tak naprawdę, które jest takie dosyć siłowe i które powoduje. Znaczy, i na trójce zupełnie nie była w stanie nic zrobić. Tak, zresztą do tej. Do trójki wrócimy, ale to z innych też jakby dalej się działy rzeczy interesujące. Ja się nie zdziwię, jeżeli bym chciał znać japoński, jeżeli by w mediach japońskich była. No, pojawiła się sugestia, że setting był trochę parametryczny, ale w gruncie rzeczy, jeżeli był parametryczny, to poza tą końcówką trójki, o czym powiemy za sekundkę, no to tylko Aimori, no, jakby tutaj mogła być pokrzywdzona, więc... Zabrakło. No trudno, no takie jest życie, wiesz, no trudno, żeby też rucseterzy kręcili beldery specjalnie z myślą o jednym zawodniku, czy jednej zawodniczce, która wyraźnie się odznacza pewnym parametrem w tym wypadku. No w każdym razie będzie musiała mocno zawalczyć, zresztą jest na to pewnie przygotowana, no bo 100 punktów w prowadzeniu daje 154 punkty w ogólnym rozrachunku, więc no to nie jest dużo, ale na ósme miejsce myślę, że powinno spokojnie wystarczyć. Sądzę, że zobaczmy na różnicę punktową do ósmego miejsca. Tu jest 64, tu jest 50 punktów. No 10 punktów, no to jest... Wydaje mi się, że kto jak kto, ale Aimori jest w stanie nadrobić 10 punktów w stosunku do prawie wszystkich zawodniczek z tej stawki. No oczywiście to się nie musi udać, bo ona, to niestety jest w tym momencie sytuacja taka... No trochę bez wyjścia, znaczy ona musi doskonale wystąpić w prowadzeniu. No ale po to też tu przyjechała. A żeby doskonale wystąpić w prowadzeniu? Na pewno też. Znaczy w sensie, no jeżeli nie w prowadzeniu, no to gdzie? No już nie w Baldera. No dokładnie, każdy ma swoje dobre strony, no i oczywiście musi ich bronić tam, gdzie właśnie one są. No więc, no ale tak samo bardziej specjalizuje się w prowadzeniu Chaehyun Seo z Korei, no ona też będzie musiała dużo nadrobić, no bo tylko jeden top. Co nie zmienia faktu, że ta runda, przepraszam, że wszedłem ci w słowo, no, jak na rundę balderową, to była łatwa runda. No właśnie, wracamy do tego... Przy czym bardzo, bardzo dobrze, z dokładnością do jednej subtelności, ta i zaraz o tym powiemy. Chcesz prezent teraz? Nie chcę, bo się boję tego prezentu. Nie masz czegoś, a to się może przydać w trakcie. Tak? No to tak, proszę, to jedno, zróbmy to teraz. Przyniosłem ci, słuchaj, z dołu tutaj. Chwyt ci przyniosłem. A, no, to... Na wypadek, jakby ci ten twój spadł tak jak podczas ostatniego wejścia. Żeby drugi. Żebyś nie musiał tam siedzieć. Ale to jest dobry chwyt. To ci dużo kosztowało, wiesz, w odcinku lędźwiowym. Ja to też mam. A zwłaszcza, że ten odcinek lędźwiowy jest moją najsłabszą stroną. Ale ten chwyt, no po pierwsze tak, przejdźmy po baldach, tak? Takiego chwytu dobrego nie było chyba. Był. Był? No był. Taki? No był. Gdzie? Chyba top na trójce był takim w miarę takim dobrym chwytem. Top na dwójce był bardzo dobrym chwytem, można było go utrzymać. No tak, to była taka niebieska. Oj, lepszym nawet sądzę mógł być niż myślę, że... Lepszym, zaginającym się troszkę mocniej. Tak, zabrakło nam notabene w tym roku coś, co było w Tokio. One były robione nie do końca sensownie wtedy. To widać było, że oni czegoś szukali, ale teraz doceniam. Były takie zbliżenia na rozmaite baldery pokazujące... Ale mówisz o Tokio. Tak, brakowało mi tego tutaj, żeby mi... Nie, szczerze mówiąc, nawet bym nie potrzebował, wiesz, tych grafik, ale jakbym jednak operator czy jakiś dron po prostu podjechał pod pewne kluczowe chwyty,
I je tak zlustrował. I je tak zlustrował, to by się oglądało to z większą świadomością. Nie, to były dobre chwyty. No wróćmy, przejdźmy po tych baldach. No siłowa faktycznie... Nie daliśmy rady, Ola ci powiedziała poprzednio, że to tylko po slamie byśmy dali radę się wspinać. Tak, sygnalizowała też zresztą układ tych baldów. Siłowa jedynka. I to się potwierdziło. Ona się potwierdziła, aczkolwiek jak to zwykle bywa, ludzie też założyli sobie pewne rozwiązanie, czyli bardzo taki prosty, siłowy przechwyt z kontry, nie? Podchwytu takiego kontrowanego takim małym kciuczkiem. Jania zrobiła go po swojemu, tak? Bo tutaj ten chwyt podchwytowy, ona sięga do oblaka, dokłada rękę i bardzo, bardzo daleko sobie sięga do takiej. Ale kieszonki, też tak? Na obronę rudseterów, z wyjątkiem tej trójki, o której zaraz powiemy, rudseterów zauważ, że Jania była, nie licząc tej trójki, nie była jedyną zawodniczką, która na tych balderach jakoś realnie omijała to, co było zaplanowane przez. Tak, no bo teraz tak, mamy jedynkę, którą tylko Jania w sumie ominęła. Ale ominęła ale ją, to ale szczegół, to nie była kluczowa sprawa. No zwłaszcza, że ominęła, ale dołożyła sobie faktycznie dalekie sięgnięcie. Natomiast potem no, też jakiś grymas, czy lekkie poprawienie na chwycie. No nie był to taki banał, że ona przebiegła przez tą jedynkę, bo sięgnięcie potem z takim... Ale to był w zamierzeniu najtrudniejszy, a na pewno najbardziej fizycznie, wiesz, dołożyła, tam trzeba by musiała uspokoić sytuację. Znaczy ustabilizować pozycję, bo nie było stopnia na prawą nogę, no, ale generalnie ta jedynka jej poszła. Zresztą tak jak patrzyliśmy, no to tą jedynkę jeszcze przecież zrobiły panie Orion Breton, Brooke Rabotu, Oceania McKenzie zrobiła w pierwszej próbie tak samo? Tak. Więc nie wiem, czy nie jest troszkę... Potem jeszcze Michał Donata. Wydaje mi się, że jest troszkę większą taką rezerwą fizyczną. Tak. No bo... No, ale była też dwójka, która już nawet sygnalizowana przez Olgę Niemiec... I tu się też potwierdziła. Miała być najłatwiejsza i faktycznie dziewczyny po niej elektryk, tak? Elektryk. Musimy elektryk. Się zapytać, no, jaka jest, wiesz, formalna definicja elektryka. No bo tak, myśmy tutaj... jakby między sobą ustalili, że to jest znany też ruceter i wielki specjalista Marcin Wszołek nam tutaj jakby wyjaśnił, że chodzi o napięcie ciała, które towarzyszy wspinaczce na tej próbie i ciało jest właśnie spięte, kor napięty. Ale też z kolei takie są ruchy, które wymagają jakby pulsowa, że ten kor napięcie, musi... Tak, napięcie, wejście, bach, bach i jesteśmy w topowej klamce, tak? Czyli to jest prąd zmienny. Prąd zmienny, natomiast też trzeba zauważyć, że loty z tego strzału do topu były dosyć masywne i tam obracało dziewczynami, niektóre tam i tak obracało, nawet powiedziałem, że trochę niebezpiecznie Bogu dzięki, tak, dokładnie, że się nie skończyło to kontuzją, nawet tam Włoszka miałem wrażenie, że uderzyła twarzą i miała kłopot lekko z nosem. No ale faktycznie z tych 3,5 metra, 4 metrów walnięcie w materac po takim obrotowym... 4,5 chyba. Nawet, to. No ale Bogu dzięki przeszło. I jest trójka, która w założeniu miała być tą koordynacyjnym pasażykiem, takim trawersem do chwytu. Dziewczyny sobie świetnie zaczęły radzić, bardzo zresztą świetnie zrobiła McKenzie na samym początku, podciągając nogę i kładąc ją na daleki szpagat w prawo. I ten szpagat w zasadzie większość potem wykorzystywała. Chyba nikt nie zrobił, albo no, śledziliśmy Wszystek pozór wskazuje, że zamierzenie chwytowych było chodziło, żeby przelecieć do takiego oczywiście niezbyt dobrego odciągu na dwie ręce, no i przestrzelić, patrząc uważnie na nogi, biegnąc po tych stopniach na dole, żeby wylądować lewą ręką w chwycie topowym. No ale właśnie ten szpagat... Nawet bym powiedział, że to może ważniejsze, wiesz, było co innego, tak? Bo w tym oryginalnym patencie ten ruch się zaczynał od wejścia na lewą nogę. Znaczy już mówimy o... Tak. To nie było, to nawet nie to, że ty miałeś sięgnąć, wiesz, do pierwszego z tych dwóch chwytów, ale kluczowe było to, że trzeba było wejść na lewą nogę, żeby, wiesz, już jak dochodzisz do pierwszego, już ci ciało przechodzi dalej, i wtedy możesz przeskoczyć na następny stopień i robić te pacanki. I teraz to, że jedyną dziewczyną, która
po Bożemu w cudzysłowie, czyli po Rutsaterskiemu chciała robić, była ta Japonka Nonaka. A nie, tam było kilka innych jeszcze prób w Prokecie. Tak, ale i one się trzymały, znaczy dziewczyny, które się trzymały wytycznych JFSC, tak, nie zrobiły topu. Te, które można powiedzieć troszeczkę, nie wiem, trudno powiedzieć, czy oszukały, ale użyły swojej gibkości właśnie tej szpagatu. Bo właśnie szpagatu. Widzisz, bo w momencie, czyli, kiedy się rozstawiłeś. Że zrobiły jeden przechwyt, no, w sposób bardziej stabilny i bardziej kontrolowany. Inny ruch zupełnie, bo w momencie, kiedy się rozstawiłeś i byłeś dwoma rękami na pierwszym białym chwycie, to zauważ, znikał ci cały problem z tym pierwszym wejściem na nogę, nie? I trzeba było utrzymać jeden przeskok, tak? Trzeba było, wiesz co, i zaplanować też jeden przeskok, a jednak jest tak, że wiesz, im dłuższy jest ten ruch, który musisz wykonać w pewnej bezwładności, no, prawda? Czy jakby to jest specyficzne, bo to tą bezwładnością kierujesz, ale nie możesz jej zatrzymać, nie? No tym ważniejsze jest to, co zrobisz na samym początku i tym ciężej ci jest, no bo ty musisz to zaprogramować wszystko. Dokładnie. Jak już naciśniesz Enter, to idzie. I możesz się dopiero na samym końcu zorientować, że na początku byłeś troszeczkę za bardzo gdzieś tam przesunięty. No ale jednym słowem, już trzymajmy się tego słowa, oszukały. Natomiast jest to wyzwanie w takim razie, żeby te koordynacyjne baldy właśnie wymuszające ten, tak jak mówisz, ten podążanie za programowanym sekwencją zawodniczki musiały wykonać, a nie właśnie sobie szukały jakiejś tam dróg. No, zresztą czas nas goni, bo zaraz czasówki mężczyzn. No i przejdźmy do czwórki, która no była typowym slabem. Wspomnieliśmy o Breton, która powinna w cudzysłowie z racji swoich umiejętności slabowych tę techniczną zagadkę rozwiązać. Nie udało jej się. Rozwiązały ją no też kilka dziewczyn, więc tutaj nie była to też aż tak trudny problem. Natomiast zaczęliśmy od Jani, kończmy na Jani. Ona no, miała tutaj taki dosyć ciekawy problem i też ostatecznie zrobiła to nie po Rutsaterskiemu. Taki sposób, krótkie krzyżyki nogami na połogach, często przy użyciu jakichś połowicznie przykrytych małych stopni. To jest teraz popularny. Narzekałeś na to, że to zaczyna cię już irytować, że taki, że ten schemat już staje się męczący, tak? Nie lubię maniery w root settingu, przy czym no, tego nie unikniemy, wiesz, ten root setting zawodniczy, przynajmniej na poziomie zawodów oficjalnych, on idzie wyraźnie w tym kierunku. I to się będzie pogłębiało. A czy to nie jest tak, że, znaczy, bo wiadomo, że no, jest kwestia ustawienia, tak? Trzeba ten czubek buta, no właśnie, zmieścić pomiędzy czubek buta tutaj może odgrywać rolę? Zwróciliśmy uwagę, Jania spinała się w five-tenach, nie pamiętam, ale możliwe, że na przykład w skarpach. Czy aż tak daleko? Czy po prostu. Czy to nie ma znaczenia? Nie może mieć znaczenia, nie powinno. Tylu rutseterach, chociaż nie może być coś, co paradoksalnie może mieć znaczenie, żebyś miał akurat buty podobne do tych, które miał rutseter, który na testach to zrobił. No właśnie. Bo to przy zawodach wysokiego poziomu zdarza się często, że. Ale to nie jest chyba informacja, której nie można zdobyć. No, w sensie nie mówię tutaj o szpiegowaniu. No, muszę ci powiedzieć, że... Pilnuje się takich rzeczy? Nie pilnuje się, ale muszę ci powiedzieć, że... No, to brzydko by było, jakby zawodnik dostał informację, że... W jakich butach powinien tak, robić załóż Soluszyny, bo jedyny rutseter, któremu udało się zrobić ruch... Wiesz, bo są taki, akurat przy takich czujnych ruchach, one są dosyć... One są jednak dosyć męczące na testach, wiesz, bo spina ci się dużo, no nie? Nie chce ci się takiego dziubdziania robić. Nie ma też powodów, żeby się w to aż tak bawić. I co więcej, wiadomo, że zawodnicy mają bardzo wysokie umiejętności, jeśli chodzi o takie techniczne aspekty, więc jeżeli jakiś rutseter to po prostu zrobi, znaczy, że się da, to znaczy, że tam to będzie chodzone i wszystko jest okej, to się puszcza, nie?
Nie wiem, może nie widziałem też, szczerze mówiąc, w tym ruchu mamy niczego sytuację taką, no to po pierwsze, no, zrobiła kilka dziewczyn, więc jakby nie ma problemu. Generalnie runda bardzo udana. Nie wydaje mi się, żeby wiesz, ten ruch był zależny od tego, jakie obuwie się włożyło. No tutaj chciałem tylko, że wejść troszeczkę bardziej w detale. Ale runda bardzo, bardzo fajna. Runda bardzo udana. Z dokładnością wiesz, do tej drugiej, bo tam jednak było po prostu, bo to żeśmy o tym nie powiedzieli wystarczająco chyba wyraźnie. Tam niższym się rozstawić w tym szpagacie było bardzo trudno, a jak się już rozstawiwszy się, wyjść z niego. No tak, to już. No po prostu, po prostu tam się pojawił parametr, który pozwalał wyższym. Przeczytajmy jeszcze tą właśnie tą ósemkę dziewczyn, które teraz mają ten. Tak, ale pozwolisz, że przeczytamy ją trochę inaczej. To znaczy, zapomnijmy na chwilę, że to są igrzyska i zobaczmy, jak ta runda wygląda jako zwykła runda balderowa. Jania Garnbret 4 topy, Orian Berton 3 topy, Brook Rabotu 3 topy i Mackenzie Oceania też 3 topy. Przy czym niekoniecznie te same 3, bo Rabotu nie zrobiła trójki. Tak, tak. Tamte dwie nie zrobiły slaba. A z kolei dalej mamy Natalię Grossman i Jessica Pils, już tylko 2 topy, ale za to top na slabie, co świadczy o tym, że i to jest pierwsza szóstka, potem Micho Nonaka 2 topy i z dwoma topami Kamila Moroni. Na 110 pozycji, czyli tak, jeszcze, Erin Magnus. Tak, jeszcze Erin Magnus. A nie, przepraszam, Aimori jeszcze dalej, na faktycznie dwie dwójki. Czyli do 11, czyli bardzo, bardzo tak szeroka czołówka. Szeroka, wiesz, no jakby to miały być wyniki półfinału, to byłby raczej taki z tych może łatwiejszych półfinałów. No bo jednak do 11 miejsca jednak, dwa jednak cztery wyniki, jeden wynik z czterema, to pamiętam trzy wyniki z trzema, ale za to wiesz, różne baldy topowane, więc bardzo przekrojowa runda. I dała ta runda się dziewczynom powspinać. Rudce też chyba. No uczą się, tak? Myślę, no, wzięli bardziej pod uwagę wczorajszy dzień. Może oj, troszkę, nie wiem, nie? Wiesz, że to są jednak stopnia, no, są inne grupy zawodników, wiesz. To tak. Mimo wszystko, no ale no, mieli może też w głowie, no jednak no, trzeba jakby się dostosowywać cały czas na tych zawodach również pod kątem to prawda, ale wiesz, ale też pamiętaj, ale doświadczenie że przed finałem ten próg siłowy u facetów dobrze, musi być bardzo wysoki. Więc bardzo, bardzo ciekawa runda. Tak jak wspomnieliśmy, Jania wygrywa. Dziewczyn z dobrymi wynikami jest bardzo dużo, więc przed nami. Zgodzisz się, że nie wyglądały dziewczęta na jakoś specjalnie zdenerwowane dzisiaj startem, faktycznie, prawda? Dzisiaj ta presja wczoraj była mniejsza. Ale może też dlatego, że mogły się wspinać, nie? No więc jakby wczoraj to cięcie było no wiele może, większe. Może. Nie? Kończymy w takim razie może komentarz. Chociaż powiem ci, że z punktu widzenia zawodnik, który wyczuwa, że zwłaszcza taki, który chce gdzieś tam iść dalej, nie? Zawodnik jak wyczuwa, że runda jest łatwa, to niekoniecznie dobrze mu robi też. No tak, no bo wiesz, że presja się zwiększa. Zaczynasz się bać własnych błędów. Wiesz, no tak, przy trudnej rundzie, no to sobie. Czyli można powiedzieć, że podczas zawodów olimpijskich i też no, każdych innych presja przychodzi z każdej strony. Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z łatwymi boulderami, czy on. A najgorzej wiesz, jak są średnie, bo to wtedy to już w ogóle nie wiadomo. Amen. Kończymy komentarz do dwuboju kobiet. Spotkamy się z kobietami za dwa dni na prowadzeniu. Jutro się spotkamy. Ale nie, spokojnie. Jest redaktorem Nowakiem. A, nie, będziemy go słuchać. A my zaraz szybko przeskoczymy do studia i zapowiemy czasówki panów, bo one za sekundę startują ale za 3 minuty w Paryżu. Aha. Tak, dziękujemy.